Siemanko, witam Was w dniu kolejnym. Ja zabrałem się, słuchajcie, za zmasowanie powierzchni, odmalowanie. Taki też plan na początek dnia, żeby wymalować na pierwszy raz tutaj sufit i w kibelku, a później chciałbym się, słuchajcie, wziąć za samą poziomkę, ponieważ tą, którą kupiłem, to jest ta SMS-30 i ona niby już, ruch pierwszy, można po 3 godzinach już niby na niej działać, także można chodzić po niej. Jest od 3 mm do 30, więc powinno być spoko, więc plan jest taki, żeby pomalować na pierwszy raz obydwa sufity, zagruntować podłogę, wydać samą poziomkę, a pod fajrant walnąć sufity na drugi raz. Taki też będzie plan. Myślałem o tym też, żeby klosze zamontować od razu tutaj do tych otworów, ale jest minus 9 na zewnątrz, czyli na strychu też pewnie temperatura podobna. I powiem szczerze Wam, że mi się nie chce w tym razie robić. Dlatego to odpuszczę, a jak później się okaże, że gdzieś coś przybrudzę przy montażu, to po prostu już dotnę elegancko tam, przelecę farbą delikatnie, żeby to poprawić i tyle. No i matuję delikatnie powierzchnię tam z jakichś parchów, to mam papier 240, mocno przetarty, przeszlifowany, jest praktycznie gładki, ale wiadomo, to jakieś, niby człowiek się stara, żeby to sterylnie zrobić, żeby nie pobrudzić tej farby, żeby gdzieś tam jakiś syf nie wpadł, a zawsze gdzieś się jakiś złapie, więc tym sposobem po prostu pozbywamy się tego i mamy powierzchnię gładką pod kolejne malowanie. No i tak też byłem nauczony, tak też robię zawsze. Także tak to wygląda. O tak, tutaj mamy takiego parcha. Teraz pijemy delikatnie papierkiem i się go pozbywamy. Dobra, tu dzisiaj minąłem coś, jest tutaj, to już mogę przyczep teraz. Nie zauważyłem, gdzieś tutaj po dziurce. Dobra, będzie. No i okej, tylko odkurzę sobie te otwory, żeby jakiś syfus stamtąd nie nałapać delikatnie i no i będę zabierał się za ten. Za malowanie. Tu sprawdziłem, nic mi nie cieknie ani w jednym, ani w drugim, więc jest w porządku. No i tyle w sumie. Lecę przelecieć tutaj jeszcze w kibelku, w łazience. Znaczy w kibelku w sumie. Też przelecę te powierzchnie, żeby to zmatować i czy zmatowić. I zaczynamy. Zaraz będę malował. No i dobra, mam to przygotowane. Można iść lać farbę do wiadra. Słuchajcie, ten dzisiejsze zużycie, jakby kogoś interesowało, to prawie 65 kW. Było minus 10, także ta grzałka chodziła dłużej, pewnie obieg pompy częściej się załączał i przez to wydłużył się czas trwania ładowania bufora. I z tego co widzę, temperatura też jest niższa, więc koło 10 jeszcze zobaczę, ale wydaje mi się, że będzie na pewno to na niższym poziomie będzie ta temperatura jak ostatnio bywała, czyli się szybciej rozładuje ten bufor i szybciej też się załączy dzisiaj grzałka tam w nocy, wieczorem w nocy, pewnie koło 12, może trochę szybciej. No zobaczymy, jak to jutro jest ze zużyciem, ale no przy tej temperaturze nie ma co się dziwić, że to po prostu coś tam więcej będzie, jakiś większy pobór. Dobra, to nic, idę po mały wałek, wiadro leję, farbę zaraz i jedziemy z tym. Ja lecę, objeżdżam sobie dookoła z małego wałka. Pierw tutaj polecę sobie łazienkę, od razu później przyjdę na kibelek, objadę i dopiero wtedy przeskoczę na duży wałek. Oblecę wszystko na raz i będzie gotowe. Tutaj, słuchajcie, jest całkiem możliwe, że będą czekać mi jakieś popraweczki, jeszcze popłytkowanie, delikatne podszpachlowanie, bo pewnie też pobrudzę tutaj ten pasek i tu widzę, że mam taki uskok, gdzie jeszcze będzie na pewno lekko przelecieć to przeszpachlować i przeszlifować. Delikatnie, więc jakieś tam popraweczki na pewno jeszcze po płytkach będą, ale to takie już minimalne, no bo na dwa takie 2,39 pod 2,39,5 będzie pewnie to nam dojdzie, bo jeszcze fugi dojdą, 3 sztuki po te 2 mm, chyba 2, nie wiem, muszę się dowiedzieć jeszcze, jak dokładnie to przy tym większym formacie wygląda, czy 2 mm wystarczy. No nie chciałbym większych w sumie. Powiem Wam, że położyłem płytki tam w tym, w domku, tam są 90x30 i zrobiłem fugi minimalne, one tam są milimetrowe chyba, te najmniejsze, kurde, co mi
gubisz w włosie. Z Hardiego wałka mamy. Przeważnie były dobre jakościowo, nie? Nie powinno za bardzo z tego nic lecieć. No i tam mi nic nie popękało przy 1 mm. Fajnie by było takie mieć na dużym formacie, no ale raczej to jest zabronione coś takiego, wydaje mi się, więc ta chyba 2 to będzie minimum tutaj. Nie wiem, czy na kartonie jest napisane, czy nie, ale będę musiał ten temat jeszcze doczytać. Wtedy będę wiedział, czy mam krzyżyki, bo jakichś tam krzyżyków mam trochę, ale nie wiem, czy akurat taki wymiar, jaki będzie mi potrzebny tutaj pod te płytki znajdę. No dobra, to co, lecę z tym, objeżdżam dookoła po całości i malujemy. Okej, okay, mały mam objechane, zabieram się teraz za duży. Lecę tutaj, mały kibielek przejadę i chyba utopię w farbie, powiem wam, ten wałki, no bo jak mam później jeszcze na drugi raz lecieć, no to bez sensu będzie lecieć teraz to myć. Utopię w farbie i ten. I przykryję jakąś folią, tylko żeby tam mi nie ciągnęło i po południu jeszcze raz się obleci. Mam nadzieję, że dosknie, ale raczej powinno, ciepło jest. Nie wiem, jak z tą wylewką, z poziomami sobie, kurde, powiem wam, sprawdzać, żeby dobrą ilość nalać, żeby nie za dużo było, nie za mało też. Zastanawiam się nad laserem, czy będę w stanie tu z laserem po prostu gdzieś tam postawić, zmierzyć sobie, przykładowo tu stąd wziąć poziom i później tylko sobie sprawdzać wysokość. Wiadomo, że to przy dosychaniu pewnie trochę sobie będzie siadać, ale nie powinno dużo, to nie widzę, zresztą pisze, że mały skurcz, to jest napisane, znaczy się. Dobra, to lecę z tym. Jak tylko objadę, to zabieram się za za sprzątanie tu, przeskrobanie tej podłogi i zagruntowanie. To będzie kolejna czynność nasza do zrobienia. Ok, słuchajcie, staram się znaleźć punkt, dokąd trzeba by było lać tą samą poziomkę. I łapię sobie tutaj stąd, bo tutaj mamy dobrze wszystko. I widzę, że gdzieś do tego momentu trzeba było, choć tu jest jeszcze cieniutkie nam naprawdę, no niewiele. Mamy tutaj dołek taki niewielki, choć on trochę jest, więc wydaje mi się, że gdzieś tu musimy kończyć. W tym miejscu. I tak po całości będziemy dali. Tutaj widzę, że na końcu też już jest też prawie ok. Więc tutaj będzie cieniutko i tu jak dalej będziemy szli w tą stronę, tym większy dół jest. Tutaj jajko. No i tu zresztą widać na poziomicy, nie wiem czy widzicie. Tu mamy na końcu, kurde, dobre 5 mm, to jest lekko. Czyli od tego momentu 0 i w tamtą stronę to nam się musi rozlać, czy to się uda, czy nie, zobaczymy. Aby nie za dużo napierdzielić, tylko i tyle. Tu dalej wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o poziomy. Tu mamy ok, żadnych tutaj jajek nie ma, żadnych bół dziwnych. Tu też nie sprawdziłem tutaj od tego punktu. No i tutaj też mamy, no nie wiem, nawet nie idzie podnieść, no milimetr może różnicy, więc to nakleił się już ogarnie. A tak to mamy już wszystko tutaj spoko, jeśli o to chodzi, więc tutaj tego ten kawałek trzeba zagruntować. Na razie nie gruntuję reszty, bo tu i tak jeszcze będę łaził przed hydroizolacją, się zagruntuję resztę. Także biorę wałek, przelecę teraz po całości i tak trzeba będzie tą samą poziomkę sobie rozlać. Ok, to zaczynam mieszać. Jest tu napisane, że 5 litrów na 25 kg materiału. Mam odmierzone to równe 5 litrów. Do 5,5 można dać, więc w razie czego będzie za gęsta, to jeszcze dorzucę najwyżej. I zaczynamy. Z tym lecie tak się zastanawiam, co tu następne zrobić. Jak to zrobię, chyba będę mógł przykręcać już te płyty do końca. Wczoraj wkręty zakupiłem, a później to nie wiem, może tamtą narożną listwę pod LEDy już zamocuję, zobaczę, co tu będzie, co będzie można pomyśleć. No bo zanim tu będę mógł wejść na pomalowanie, to myślę bardziej pod fajrant, kurde.
bardziej pod fajrant raczej. Dobra, to mieszamy, zobaczymy co to wyjdzie z tego. Za gęste też nie było, bo będzie się źle rozprowadzać. Trochę jeszcze zostało w worku, a jest takie gęstawe już, więc doleję trochę wody, jeśli można, to czemu nie, i rozmieszam resztę. Chyba mi wejdzie na styk do wederka, ale tak powiem wam, że będzie z górką te wederka. Mogę wziąć większe, kurde, nie pomyślałem. Dobra, zmieszam to na razie, trochę zostało na dnie. No i dobra, będzie dobrze. Powinno być ok. To co, lejemy. Mam blachę, blachą to lekko rozprowadzić. O pierdziu, jakie ciężkie. Dobra, wezmę tak na razie. Chyba na luzaku wystarczy mi, powiem wam, te wiaderko. Czekaj, będzie szybko. Kurde, jeszcze grudka jakaś jest. A nie, co to? Papier jakiś? Co to jest? Jakiś śmieć. Tam ewidentny dołek jest. Bałaganu, żeby nie narobić jakiś górek zaraz. Będę później szlifował. Nie, no chyba nie wyczytał źle. Ta na luzaku jeszcze mi chyba zostanie tego, powiem wam. To mogę dolać. To największy dołek. A mi nie poleci w kanalizę, co? Chyba przytrzyma ta uszczelka. Ciężko ocenić, powiem wam to. Tutaj to już cieniutko. Kurde, jakieś poprochy tam są, co to. Dobra, przelecę to jeszcze. Podeprzeć. Nie wiem, ile to, kurde. Jak to by było sprawdzić? Może zobaczę z laserem, tak tylko. Z ciekawości, nie wiem, czy to mi się uda. No to takie 50... Między 57 a 58 tu mamy. A tutaj mamy... 60, czyli 2 mm. Mogłoby być więcej, dobrze mówię? Tak, ale to już jest...
tyle o ile, powiem wam, na kleju, to już można będzie to ogarnąć. Kurde, ciężko tak utrzymać w powietrzu. No i tu też by było chyba. Tak, jeszcze mi zostało tego, kurde. Co tu mamy? On tu około 60. Dolewać jeszcze? Nie, już tyle to pierdziele tam, te 2 mm czy 3. Ale nie zrobi nam chyba dużej różnicy, jak coś tu się po prostu weźmie i ciutki tam kleju więcej da i tyle. Stawię takie na razie, a jak coś to się doleje, jak trzeba będzie, ale nie, myślę, że powinno być. Chyba będzie ok. Tu nie podjeżdżam bliżej już w sumie, bo tutaj już na zero przy tym jest, więc nie chciałbym, żeby gdzieś tam za dużo nadlać tego. Tam też rogu nie daje, bo tam jest górka. Mógłby tego nie skrobać już i tyle. Nawet bąbelki nie wychodzą. Powiem, że w Anglii żeśmy robili, to zawsze gdzieś coś, jakieś bąble wyłaziły, czy coś się z tym działo. Tutaj nawet spoko to wygląda. Mógłbym tu w sumie podolewać w te takie, kurde, zakamarki troszkę. Dobra. Lać tam czy nie? Nie, zostawiam już chyba. I tyle. Tu nie dojeżdżam na zero, bo nie chcę pogrubiać tego. Bardziej. Co ja mam z tym zrobić resztą? Nie mam już takich chyba dołków nigdzie. Zobaczymy, jak to wystygnie, co to z tego będzie. Czy to siądzie mocno, czy nie. No to chyba przeciwwskazań nie ma, żeby dolewać jedno na drugie, w razie czego, jakbym musiał jeszcze coś tam dolać. Grunt, żeby trochę sobie ułatwić układanie płytek, to tylko o to chodzi. Chyba na ten półokrągły zastanawiam się, jak będę kładł na tego grubego półokrągłego, takie, znaczy na to, no na grzebień ten taki gruby półokrągły. Tam nie ma 15 mm, chyba czy 14. Ten, co używałem do styropianu, bo będzie najlepiej. No i dobra, zostawiam tak to. Zobaczymy, jak podesnie, jaki będzie tego efekt. Jeszcze tu sprawdzę, słuchajcie, bo tak jak będę miał to niedolane, to może być trochę lipa później z tym, jak będę robił ten cały taśmę będę wklejał, bo tu będzie wyżej, tu będzie niżej, to znaczenia wielkiego nie ma. No ale tu wiele nie mogę dać tak naprawdę, bo tutaj już mamy, my jesteśmy w poziomie tak naprawdę. Dobra, zostawię chyba tak. Ciekawe jak tam. No tu nie, tu mamy poziom, więc... Nie ma co świrować, tylko tam przy wannie będzie jak będzie, ale to w razie, jeżeli czego została mi taka resztka, to będę mógł, jak to podeschnie, sobie ewentualnie tam podolewać i będzie dobrze. Dobra, sprzątam ten bałagan i co ja muszę z tym zrobić? Wylać gdzieś muszę. No trudno, myślałem, że pójdzie tego więcej, powiem wam. Tym bardziej nawet na zużyciu piszę tam, że 1 mm, czekajcie, jak to było? Jeśli to było napisane. Gdzie to było? No niecałe 2 kilo na metr kwadratowy przy milimetrze grubości. Więc 20 kilo na 10 mm na metr. Chociaż w sumie tu też dużo nie mamy tej powierzchni. Tu jest raz, z 3 metry może. No to. Ale nie wylałem całego. Właśnie.
Nie wychodzą mi te ułamki jakoś, ale w każdym bądź razie zostawiam to tak, idę ogarniać, to trzeba będzie wylać gdzieś. Na podjeździe wyleję, będzie w poziomie. Dobra, lecę. Ja wrzuciłem sobie tu osuszacz, żeby trochę tą wilgoć ściągał. No i lecę z tym, z kręceniem płyt. A jak to zrobię, to coś innego wymyślę. Tam widziałem, jeden z widzów pisał, żeby w nogę też dać parę wkrętów od stelaża. Więc też powkręcam kilka. Oprócz udeka będzie też w nodze. Niżej pewnie mi się nie uda, bo musiałoby już przez nogę przejść tą stópkę w sensie. To raczej będzie za dużo dlatego kurde wkręta, więc... Mam tu tylko po długości kilka. Tu się trzymało. Tutaj gdzie jeszcze? Tu dałem. A i pod tym jeszcze. I pod rurą. Tutaj też idzie taki ten, taka belka, więc do niej też przypierdzielę. Gdzieś tu powinna być. Dobra. Ja słuchajcie, wróciłem po przerwie, bo musiałem mieć parę rzeczy zamówić jeszcze, ale o tym zaraz. I mnie oczywiście króciło, żeby sobie sprawdzić tu ten poziom. A tu coś kurde. I już robiłem sobie bałaganu. W każdym bądź razie widać, że jeszcze będzie mało tego trochę. Ale już chyba wystarczająco, żeby to sobie nakleił wtedy zrobić. Wydaje mi się, dobra, nie będę tu przykładał, bo zaraz znowu upieprzę, bo tutaj już zrobiłem sobie dołek. Co musiałem zamówić, słuchajcie, to systemy poziomowania i wziąłem dwa, bo trochę czytałem o tym skręcanym, o którym wczoraj mówiłem i gdzieś tam wyczytałem w opiniach, że podczas skręcania płytki potrafią się lekko ruszać, góra-dół, bo tak jakby te kliny ruszają to, więc żeby miał porównanie, to zamówiłem i kliny i te skręcane. Zobaczymy, co będzie lepiej się sprawdzało. No i to mamy zamówione i jeszcze taśmy oczywiście, bo nie mam taśm do hydroizolacji i te narożniki takie, więc to też pozamawiałem, jutro ma być. No i przyszła, słuchajcie, maszynka do płytek. Sprawdziłem, nic tu nie jest popękane, pogięte przy transporcie, więc to mamy. Na to będzie czas, żeby sprawdzić, jak to działa. Instrukcję sobie poczytam, żeby wiedzieć, co i jak. No i w sumie tyle. Co teraz, na to będę się teraz zabierał, zanim tam to podeschnie, chociaż jak widzę, jak to schnie, to trochę wątpię, że po 3 godzinach będzie można na to wchodzić, powiem wam szczerze, bo nie wygląda na to przynajmniej. No zobaczymy, mam nadzieję, że będę mógł to dzisiaj pomalować. A teraz się wezmę za to, żeby przynieść kawałek peszla, podkuć sobie tutaj, żeby ten kawałek peszla tutaj wstawić i puścić ten przewód w środku. No i może będę mógł sobie tu na zero już klejem oblecieć, żeby to trochę podrównać. Jak później tutaj będę płytki kładł, żeby to można było ogarnąć, bo tego nie zrobiłem, a muszę to zrobić, więc taki plan na teraz. Dobra, wrzuciłem ten peszel sobie tu do środka, zarobiłem też przewód, żeby łatwiej tu później było sobie to zarobić. Jeszcze nie wiem, jak to będę łączyć, czy to lutować kurde, czy w termokurczkę wrzucić, czy jak. Się będę musiał zastanowić nad tym, no i później to łączenie, jak już będzie zrobione, to po prostu mam nadzieję, że będę w stanie sobie tu wcisnąć to w ten peszel, żeby tu żadnego nadmiaru niepotrzebnego przewodu nie było. No i tutaj podłączymy, przykleimy, zamkniemy i będzie można to wtedy zakleić. A teraz tylko wezmę sobie tu, lekko zarzucę to i podrównam tutaj, żeby to jakoś było równie, bo trochę tutaj tak pogryzione można powiedzieć to jest. Zaraz wyrównamy to na zero, trochę klejem i będzie git. Dobra, mam to objechane tutaj. Te boki też od razu objechałem klejem, żeby to bloczka nie było gołego, tylko żeby tu klej był. Że można było to zrobić później też hydroizolację, no bo będziemy musieli to zrobić ją. I teraz tak myślę, słuchajcie, co tu by dalej zrobić. I chyba wezmę się za odpakowywanie tych list narożnych, no bo na razie tu nie wygląda na to, żebym ja mógł na to wchodzić. Chociaż może, znaczy na pewno nie teraz, ale może za, nie wiem, za godzinę będę mógł tu wskoczyć, więc na razie się skupię na tych listwach narożnych,
a później zobaczymy. No chciałbym gdzieś tu na drugi raz to jeszcze wymalować. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, zobaczmy te listwy. O co tu w nich chodzi. Listwy są. Klosze też są. Kurde, nie ma w niej żadnych dziurek. No właśnie, to co, je się wkleja? Kurde, chyba tak, powiem wam. Bo jak ja tutaj dam na tył jakieś wkręty, chyba żebym musiał nawiercić na główkę wkręta od razu też rowek, no bo później taśmy się równo na to nie przykleje. Cholera wie, czy nie będzie się później odklejała. Myślałem, że one trochę inne są, powiem wam. Coś tutaj jeszcze jest, a to tylko do tych zaślepki na końce. Co tu wymyślać, kurwa? Tu by się przydał jakiś dobry klej. Chyba. Albo mocno cienkie wkręty i postarać się tak nawiercić, żeby główka się schowała. Tu trochę materiału jest, tego mięsa, więc... A, tu jest w ogóle puste w środku. No to w sumie dałoby chyba radę to przykręcić. Jakbym ponawiercał o grubości główki wkręta, ciutkę większą, tutaj bym zrobił dziurę, ona i tak nam się zatrzyma wtedy na kątowniku. No to było chyba najpewniejsze tak naprawdę. Wydaje mi się. Wezmę drabinę, zobaczę tam, przymierzę sobie to w ten narożnik, zobaczymy jak to będzie. Zbyt wiele miejsca do działania tu nie ma, nie wiem, tu wkrętarką bym tu doszedł w ogóle, żeby to przykręcić, ale plan byłby taki, żeby tak to zrobić i tutaj podprzykręcać. No pod skosem by doszedł jakoś, żeby to dokręcić. To było najlepsze, tam tylko bym musiał rowek zrobić, żeby do tego dojść jakoś i chyba końcówkę naciąć też, żeby przewód przepuścić. Tam troszkę rzeźby będzie. I mógłbym tu naciąć końcówkę, żeby zrobić miejsce na to, żeby przewód tam wlazł i tyle. Z połączeniem będzie też trochę zabawy, no ale jakoś chyba dam radę. No chyba, powiem wam, jedyna opcja, no bo na klej takie coś kleić, wiecie, gdzieś to kurde później odpadnie, a klej też nie przytrzyma, nie będzie dociskał do końca tak jak potrzeba. Idę popatrzeć na jakieś wkręty cienkie. Tam teoretycznie mam gdzieś stelaż, więc powinno to trzymać normalnie, powinien złapać w stelaż. Te od GK będą za duże, bo za duże główki mają. Pójdę czegoś poszukać, może coś znajdę i do tego wiertełko jakieś zobaczymy, czy to podejdzie. Okej, spróbuję na jednym kawałku nawiercić odpowiednio dziurki i zobaczymy, czy to zadziała. O kurde. Najpierw musiałbym większą chyba, co? A później mniejszą przewiercać, no tak. Na dróg będzie szarpać później. Nie wiem, czy główka już by się nie schowała w tym. No dobra, jeszcze trochę. No dobra, powiedzmy, że tak. A teraz by zrobił tutaj mniejszym na wylot. Dobra. Jeszcze trochę, muszę tym dużym. Ale chyba zda egzamin, powiem wam. Inaczej tego nie widzę w sumie. Dobra. No i teraz nam się tu schowa i tak byśmy to spróbowali przylutować. No dobra. To przelecę tutaj, nie wiem, co 30-40 cm zrobię jednego wkręta. Ciekawe, czy to wystarczy, żeby to fajnie dolegało. Czy nie trzeba będzie gęściej tego dać. No właśnie. Dobra, zrobię to 30 centów. Każdy takich dziurek tutaj i zobaczymy, jak to
jak to wyjdzie, jak to będzie trzymać, spróbuję wtedy tym wkrętem złapać pod skosem przez płytę do stelaża, powinno być ok chyba. Ok, mam powiercone, nie bardzo na środku to mi się powierciło, powiem wam, i nie wiem jak to będzie wyglądało podczas przykręcania. Muszę tylko zedrzeć, bo tu takie się porobiły smarki, które wystają, mogę przeszkadzać podczas przykręcania. No i natnę od razu tą końcówkę, tam tak jakbym chciał montować. Ok, mam nacięte. Tu poprawię trochę, ale gorąco się nagrzało przy cięciu. Dobra, to by było. To teraz tak, ja bym musiał tutaj wziąć i naciąć sobie rowek, by z tym przewodem wyjść, bo jak widać, ja z nim tu nie wylazłem do końca tak jak trzeba. Ale brałem to pod uwagę, że będę to musiał jakoś tu puścić, czyli musiałbym naciąć rowek do samego winkla tutaj, żeby ten przewód nam tam wlazł w płycie. No dobra, to tak zrobimy. Innego wyjścia nie ma. Wtedy teoretycznie nam tu winno to wejść tam. Nie wiem, czy mi się uda do samego roga tutaj dać tą złączkę. Może będzie tak, że led się będzie zaczynał gdzieś, nie wiem, od tego momentu. Tutaj. I najwyżej skończę też. Tylko ciekawe, co ile ja mogę ciąć tą taśmę, co brat mi przywiózł, bo tego nie wiem, powiem wam. Zaraz zobaczymy. To z kolorami jest, ale jest też white, to najważniejsze, że biały jest. Zobaczmy, co ile ona ma cięcie. Już widzę, że daleko. Nie, to 10 cm. To powinno podejść. Powinno tak, no mniej więcej dycha jest tak na oko. Myślę, że to jest dycha. Tak jest, to 10 cm, więc jakoś trzeba je wymodzić. Najwyżej wcześniej skończę. Nie wiem, czy to będzie widoczne, czy nie. No, ale trzeba tak zrobić, bo inaczej to działać nie będzie. Dobra. To biorę nożyk i ten, i tam wytnę sobie rowek teraz na ten przewód. Dobra, słuchajcie, mam tutaj to zrobione, tylko teraz chciałbym to jakoś włożyć tutaj. Powiem wam, że z przyłączeniem później tego też może być niezła zabawa. Żeby to się udało później nam tutaj połączyć te przewody. Tak by to było. No tak bym musiał spróbować to przykręcić. Lutować tutaj to będzie tragedia. Jakieś złączki będę musiał wyczaić, no bo inaczej to raczej nie da rady. Dobra, spróbuję przykręcić jednego, zobaczymy czy to w ogóle zagra i czy ja tą wkrętarką tutaj dojdę pod skosem. Raczej słabo. Zobaczymy impakta wziąć, powiem wam. Nie no, w sumie doszło. Tu by było, tutaj będę musiał przyszpachlować to. Ten przewód nam tu ładnie się schowa, przyszpachlować i przytrzeć. No i tak to by chyba grało. Po kolei trzeba było to chyba tak montować. Zobaczymy następnego, czy to wystarczająca odległość będzie. Kurde, nie widzę, gdzie to dziura jest tutaj. Nie wiem, czy sobie nie zmienię na impakta, słuchajcie, bo tu będzie z kątem lepiej podejść wtedy. Kurde, już butem walnąłem w ścianę, ja pierdzielę. Tu zresztą porysowałem nożykiem. No to będzie malować jeszcze to. Najpierw tak sobie wziął. Acelował trochę może. To już nam odstaje trochę, widzicie? Chyba tym przejmować się za bardzo nie ma co. Tutaj też kosz przyjdzie. Tu trzeba by było tak, o,
przylutować. On trochę odstaje, a bitę mógłbym jeszcze to akrylem później uzupełnić, jeśli... Nie wiem, czy wy w ogóle widzicie, bo to kamera, to mi wiecie... Kurde, dojdzie chyba. Chyba będzie ok, powiem wam. Idealnie, może nie jakieś tam szparki milimetrowe będą. Ale powinno być ok. I tak będę montował całość. Ok, ostatni kawałek przykręcam. Nie wiem, na ile tu widać. I to będzie temat zakończony. Tylko w sumie tu w jednym miejscu mi tak troszkę ta listwa tam odchodzi, a reszta nawet spoko podeszła. Kurde, zjadł wkręta. Że to byśmy mieli, tylko teraz zostanie połączyć i przykleić. Albo przykleić i połączyć. Dobra, siedzi ładnie, równo. Nie wiem, jak tu mi teraz dojdzie, kurde, weź tu. Lewą ręką trzeba będzie chyba. No i zaraz pójdziemy sprawdzić tą samą poziomkę, jak tam jej stan wygląda. Zawsze mogę jakąś kawałki płyt w sumie rzucić, żebym mógł na drabinie stanąć. Jak się nie będzie już kleić, to powinno być ok w sumie. No dawaj tam, kurde. Przemyśli. Nie chcę iść w ogóle. Nie mówcie, że we wkręta trafiłem. Jasne. Prawdopodobnie tak. Gdzieś tam jakiś wkręt albo coś jest, bo nie chcę mi przejść. O, nie, to szło, złapało. Dobra. Mamy tu na środku dawać, jest sens w ogóle? Chyba nie. Ale w sumie mam wkręta, to mogę dać. Na pewno nie odpadnie wtedy. Co to jakiś jest? O, to nie ten wkręt. Gwiazdka. Dobra, to wkręcam, ogarnę tylko tutaj i resztę zostawiamy na inny czas. Znaczy na inny czas, bo tego nie użyję. Może kiedyś gdzieś, albo w sumie do vana sobie przykręcę, może gdzieś tam w rogu oświetlenie zrobię z tych, co mi pozostają, bo to 12 V to sam nas tam z tyłu będzie można na pacę zrobić światło. Dobra, i pięknie siedzi. Równo jest na łączeniu. Także jest git. Okej, patrzę, to sytuacja. No i jest twardo, nie lepi się. Wezmę poziomicę, zobaczymy jak to wygląda. Czy to coś dało w ogóle, to co ja tam zrobiłem. I ile jeszcze brakuje ewentualnie. Nie no, jest dużo lepiej, słuchajcie, jest... Minimalnie mam tak naprawdę, unoszę poziomicę do góry. Kurde, tu czy mi się nie zrobiło teraz góreczka? Czy tu nie idzie za grubo teraz? Ja pierdzielę, chyba tak. Nie, tu jest ok. Tu mam praktycznie poziom, czyli można powiedzieć, że jest ogarnięty temat. Tutaj troszkę do góry, ale minimalnie już. Dosłownie, więc to nakleju na spokojnie zrobię, tylko tutaj powiem wam, nie wiem czy górki nie ma, czy za to nie będę musiał skrobnąć jakoś. A jak tutaj? No i tutaj też taka buła tu mi chodzi strasznie. Ale w sumie jak wyrówna, to jest ok. Kurde, nie wiem czy tutaj nie ma za dużo nałożone, słuchajcie. A weź to teraz czymś zedrzej. No, za dużo dałem tu, a za mało tam. Nie sprawdziłem w sumie tego tutaj i tak wyszło. No, tu mamy elegancki poziom. Także tu jest w porządku. Co by teraz zrobić, słuchajcie? Zacznę coś dzierać, to słabo, to raczej słabo wyjdzie. Ale kurzyć mi się później nie będzie chciało, więc nie wiem, czy czegoś nie wezmę. Zaraz tutaj delikatnie nie zdejmę. Póki to jeszcze w miarę świeże jest. Nie wiem, czy to będzie chciało tak się ściągnąć, ale ewidentnie tutaj troszkę mnie poniosło, chociaż czekajcie. Bo tutaj jeszcze przychodzi grubość listwy, nie?
tej listwy spadkowej. We znajomi zobaczymy. Zobaczmy, jak ją tu przyłożę. I teraz stąd tu wystartujemy na zero. No co nam się tutaj teraz dzieje? Tu nam brakuje teraz dosłownie, nie wiem, z 2 mm, 3 może. No i tu nam siedzi na tym. Więc chyba będę mógł to zostawić. Zobaczę tylko tutaj jeszcze. No tu trochę więcej jeszcze. Jeszcze brakuje, ale tu jest ewidentna buła, kurde. Więc to mi nic nie mówi, nic mi to nie daje. Mogłem to bardziej kontrolować. Tutaj to jest. Zacznę to rwać teraz. Tu robię bałaganu trochę. Ale w sumie powinno się udać, słuchajcie. Żeby tylko zdjąć tu lekko i tyle, no bo co? Tak, elegancko schodzi. Jeszcze. Więc wezmę to skrobne, żeby nie było później jakichś problemów. O, ale się zejdzie. Będzie git. Przyjdzie kit i będzie git. Lepiej? Już? I tak po całości muszę polecieć, no bo co? To też było, nie? Tak. Dobrze, zawczasu. Ostrzejszego by się coś przydało, bo ta poziomica średnio się tego nadaje. Nie za bardzo już chce się ściągać, kurde. Coś tam poszło. Dobra. Czysta. To tam. O. I teraz będzie już lepiej. A jak z poziomem? Zobaczcie, mam praktycznie poziom tutaj. Minimalnie. Jeszcze brakuje. Co ta? Idziemy do domu? Okej. Okay. Tu jeszcze troszkę. Dobra, słuchajcie, ja wróciłem, wysprzątałem sobie to wszystko, to co zeskrobałem. Dobrze zauważyłem, bo by była kiszka możliwe. Może i też nie, ale lepiej było to zdjąć, żeby nie było takiej górki. Teraz mamy poziom w tym momencie, no i tam nam brakuje przy końcu może, kurde, nie wiem, z 2 mm. Tu jest trochę więcej, ale to już najwyżej na kleju zrobię. Reszty nie będę już tu dolewał. Tak mamy poziom, no to na końcu może ze 3-4 tam jest. A tam ogólnie to spoko. Tu też jeszcze dołek widzę, że jest delikatny. Jak tak damy do góry, no to też tam, nie wiem, z 2-3 mm brakuje, ale już myślę, że nie ma co tutaj rzeźbić więcej. Grunt, że mamy to wszystko w poziomie. No i tyle w sumie. Teraz plan jest taki, żeby wjechać tam, zmatować w kibelku ten sufit. Zabiorę się za malowanie i później mam nadzieję, że będę mógł już tam wjechać. Najwyżej jakieś płyty tylko podłożę pod podnóżki, żeby to na drugi raz przemalować, żeby był temat zamknięty. Umyję wałki i będzie git. A jutro, no temat tych taśm LED-owych chyba będę uskuteczniał, tylko kurde, muszę wymyśleć właśnie, jak połączyć te przewody. Jakoś mądrze, bo lutowanie będzie raczej lipne, na przygórze tam gdzieś w rogu kombinować i próbować z tym lecieć, to raczej będzie ciężko, więc będę musiał coś wymyśleć, żeby
żeby to kurde zadziałało jak trzeba. Poszukam, może będę miał jakieś złączki czy coś jeszcze. Może coś znajdę. Mam te szerokie takie kurde, ale nie wiem czy nie to za duże. Gdybym je w termokurczkę wrzucił, to może coś by z tego było, nie wiem. Zobaczę. Pomyślę na pewno i prowadzę z jakimś pomysłem wrócę. Dobra, biorę wałek w rękę i objeżdżam to. I mogę działać. U mnie koniec. Mam objechane na drugi raz kibelek i łazienkę, także ten temat mamy zakończony. No i co? I to było tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Plan jakiś tam minimum został wykonany. Słuchajcie, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, co muszę tu zrobić. Pierwsze co, jak przyjdę, to będę musiał tu dokleić sobie płyty. Pierwszą chyba dam na klej i na wkręty do solbetów. Przykręcę na jakieś długie wkręty i następne dwie dokleję. No tak to by wyszło, chyba że tutaj trzy płyty wyjdą. No bo trzeba będzie to podnieść, żeby można było później tu płytkę wkleić. Także tak to będzie wyglądało. Od jutro od tego zacznę, a później te taśmy LED-owe i te światełka będziemy zaczynali montować. Może się uda jutro odpalić, zobaczymy jak to mi będzie szło. Jak to wyjdzie też z tymi długościami odnośnie tego cięcia, żeby to jakoś w miarę kurde wyszło. Tu będę miał spoko, bo tam mam co 2,5 cm taśmy do cięcia, więc w razie czego nie muszę zjeżdżać do samego dołu tutaj za ten, jak to się nazywa, za listwę przypodłogową, tylko gdzieś tutaj będę mógł sobie skończyć, gdzie będę chciał. Najtrudniejszą rzeczą będzie ten kwadrat tam, bo tam będzie trzeba trochę porzeźbić, żeby to jakoś wyszło, jeśli chodzi o długość. A na dzisiaj koniec, spadam, uciekam. Widzimy się jutro, lecimy dalej. Na razie, cześć!